Doktor habilitowany Radosław Mącik oraz pani magister Olga Smalej, pracownicy Wydziału Ekonomicznego Zakładu Badań Marketingowych. Witam państwa serdecznie. To są Dzień nasi Dzień goście dobra. Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości. Autorzy analizy stanu, raportu analizy stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie w połowie grudnia była Pierwsza prezentacja raportu przez Państwa przygotowanego. Sektor kreatywny, przemysły kreatywne. Czym są przemysły kreatywne, proszę nam powiedzieć? Mhm. Przemysł kreatywny jest takim dość specyficznym sektorem gospodarki, dlatego, że jest bardzo zróżnicowany wewnętrznie. My przyjęliśmy w naszych badaniach taki dziesięcioelementowy podział tego sektora. Wyróżniliśmy subsektory architektura, książki i rynek wydawniczy, design, film i wideo, wydarzenia artystyczne, muzyka, radio i telewizja, gry i oprogramowanie, reklama, biblioteki i muzea. W trakcie naszych badań dokonaliśmy jeszcze takiego powiedzmy odkrycia, iż właściwie ten podział, mimo iż jest szeroki, bo dziesięcioelementowy, nie wyczerpuje do końca tego, co faktycznie funkcjonuje na rynku lubelskim. Ponieważ w naszym opracowaniu można się zorientować, że kategoria inne osiągnęła dość wysoki poziom odpowiedzi, dlatego ten podział nie jest wyczerpujący. Natomiast uznajemy go za zasadny przy tego rodzaju badaniach, przy właśnie analizie przemysłu kreatywnego. No właśnie, bo branża kreatywna, czy przemysły kreatywne, to jak sama nazwa wskazuje, to jest coś, co, czego efektem działania jest wytworzenie czegoś, e, co no, ma w pewien pierwiastek artyzmu w sobie. Mniejszy czy większy, może czasem bliżej rzemiosła e, niż sztuki. Ale generalnie to jest tworzenie czegoś, De facto nowego. prawda? I tutaj stąd ten podział może być bardzo różny. Ten przyjęty, który jest tutaj, jest przyjęty na poziomie całego projektu międzynarodowego, więc tak. my musieliśmy bazować na pewnych ustaleniach w tym projekcie. Stąd być może właśnie ten duży udział kategorii, kategorii inne, a z drugiej strony też pewne trudności w identyfikacji w zestawieniu z klasyfikacją polskiej działalności gospodarczej, polskiej klasyfikacji działalności gusowskiej, gdzie więc tutaj jakby nakładanie się pewnych. Kodów jest dość duże, no ale staraliśmy się z tego wybrnąć. Mhm. Ja, jak przeglądałam ten państwa raport, to państwo przywołujecie wiele różnych klasyfikacji. Czym jest ten sektor kreatywny? Czym jest tak? ten, jakby, jakie elementy wchodzą w skład tego? sektora kreatywnego. Mhm. Natomiast nawet ten podział, który jest przyjęty przez państwa, on zawiera bardzo wiele takich elementów, które przynajmniej tak na pierwszy rzut oka niekoniecznie by ze sobą były wspólne, tak? Bo z jednej tak. strony mamy architekturę, a z drugiej strony mamy muzykę, mamy biblioteki, tak? mamy tak. różnego rodzaju spektakle teatralne. Dokładnie tak, ale właśnie czynnikiem łączącym te na pierwszy rzut oka niezwiązane ze sobą branże, jest ten czynnik kreatywności, czynnik artyzmu i inicjatywy, która jest potrzebna do stworzenia pewnego dzieła. I właśnie to łączy te pozornie odrębne branże, które tworzą jednak jeden sektor. My akurat w naszym opracowaniu bazowaliśmy na austriackiej koncepcji, do której no, odnieśliśmy się poniekąd z uwagi na to, że projekt, który realizowaliśmy, jest Częścią dużo większego projektu Regional Creative Industries Alliance, który jest realizowany na poziomie całej Europy i byliśmy zmuszeni poniekąd do dokonania adaptacji tego podziału na nasz grunt, nasze warunki. Więc mhm. wynika to, jakby to jest pozornie odrębne, natomiast tak naprawdę jest spójne pod względem tego mianownika kreatywności. Przyjętej pewnej koncepcji opartej tak na tej twórczości, takiej takim indywidualnym podejściu do tworzonego produktu. Tak jest. No artyści co prawda tego słowa produkt nie lubili przez całe badania. Tak samo jak nie lubili słowa przemysły, no ale jakoś się dogadali. A dlaczego produkt był złym określeniem? No bo, bo dla nich, dla przynajmniej dla artystów jest to pewna sztuka i dzieło, a nie produkt. Produkt jest czymś o bardzo pejoratywnym znaczeniu słowa. Aha, tak. dobrze. Ponieważ właściwie w badaniach warto zaznaczyć, że naszych uczestników można było podzielić na rzemieślników i artystów, Twórców. I to jest również bardzo charakterystyczne i specyficzne dla sektora kreatywnego, ponieważ możemy odtwarzać wielokrotnie pewne rzeczy, które są tworzone np. przez architektów, designerów, ale możemy też, tak jak artyści, tworzyć jedno dzieło dla jednej konkretnej osoby. I to jest również przemysł kreatywny. E Badania były realizowane na terenie Lublina i lubelskiego tak. obszaru funkcjonalnego. Proszę wytłumaczyć, czym jest lubelski obszar funkcjonalny? Bo chyba nie wszyscy no, się lubelski z tą obszar funkcjonalny spotykają. to jest zespół jednostek administracyjnych dokładnie gmin, gdzie można wykazać bardzo ścisłe, ścisłe związki. Tych obszarów właśnie z miastem, aglomeracją lubelską, to jest kilkanaście gmin w sąsiednich obszarze, w obszarze miastka. od Nałęczowa z jednej strony, po Piaski z drugiej i mniej więcej tak, również w tym wymiarze północ-południe też troszeczkę. Tam. Ile podmiotów na terenie Lublina i, i tego obszaru funkcjonalnego, lubelskiego obszaru funkcjonalnego, funkcjonuje w ramach tego sektora kreatywnego? A to jest bardzo trudne pytanie. Pomimo, tak tego, że, pomimo tego, że robiliśmy te badania, przygotowywaliśmy raport, to e, ja się bardzo obawiam podania takiej liczby. Dlaczego? Dlatego, że dane, które posiada w rejestrze REGON Urząd Statystyczny, no one dają pewne liczby, to są liczby rzędu mniej więcej 5,5 tysiąca, może troszeczkę więcej podmiotów. Natomiast sam poziom klasyfikacji jest taki, że część z tych podmiotów, które się do tych klas liczonych, że tak powiem, zostały zaliczone, no ona w zasadzie prawdopodobnie nie prowadzi ściśle takiej działalności. Czyli można by powiedzieć, że należałoby to skorygować nieco w dół. A z drugiej strony mamy, to też jest szacunek również naszych badanych, prosiliśmy ich o to podczas wywiadów z Ogińsko że nam też podpowiedzieli, jak szacują rozmiary tego sektora. Do tego należałoby dodać być może nawet kilka tysięcy freelancerów, którzy gdzieś w jakimś czasie czy cząstce swojego czasu w tej branży funkcjonują? Więc tak, na poziomie, na poziomie liczby miejsc pracy, to jest na pewno około kilkanaście tysięcy osób, które w tym sektorze pra pracują na terenie Lublina i Low. A biorąc pod uwagę te podgrupy, które były wy wyróżnione, to mhm. w której z nich najwięcej osób funkcjonuje? Znaczy najwięcej podmiotów, podmiotów. I, os i osób mhm. jest w tym podsektorze, który nazwaliśmy gry i oprogramowanie. Z tym, że no, tu jest pewna specyfika. W Duża część to są po prostu informatycy, programiści, którzy jako samozatrudnione osoby pracują na rzecz de facto korporacji, które mają oddziały lubelskie, więc to jest ten największy udział procentowy. Natomiast no, tak naprawdę to część to są praktycznie osoby, które no, pracują w sektorze, coś tworzą, natomiast no, nie są de facto prawdziwymi podmiotami gospodarczymi, poza sensem prawnym takim stricte. Mhm. A najmniej osób? Najmniej, najmniej? To, najmniej, no, tam najmniejsza liczba podmiotów chyba, to jest kilka rzędu taka? poniżej 100 w dwóch bodajże uh -huh. sektorach e, czy trzech. Ja w tej chwili aż takiej liczby e, dokładnie nie pamiętam, ale za szybciutko sobie to odnajdziemy. E, to uh -huh. są e, to są sektory, e, między innymi biblioteki i muzea, gdzie jest uh -huh. około 60 podmiotów. E, również film, wideo, wydarzenia arty artystyczne. I muzyka to są te najmniejsze sektory. Tam po, no podejrzewam, że po kilkaset osób pracuje w tej chwili w tym sektorze. Ale pamiętajmy o tym, że my posługujemy się w tej chwili danymi z Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast naprawdę bardzo, bardzo dużo osób pracuje w tym sektorze jako freelancerzy, i to również wyróżnia ten sektor, ponieważ chyba w żadnym innym sektorze nie spotkamy tylu, tylu freelancerów, co właśnie w sektorze kreatywnym i być może oni zupełnie zróżnicowaliby te, te dane, ponieważ oni są nierejestrowani. I mhm. ciężko określić, jaki mhm. jest konkretny ich udział. Znaczy tu, tu musimy pamiętać o jednej rzeczy, że e, podmioty, które są zarejestrowane, one często zatrudniają są to podmioty samozatrudnionych albo zatrudniające mhm. no, maksymalnie dwie-trzy osoby, natomiast tak jakby zakres współpracy e, to jest czasami kilkadziesiąt nawet osób dla jednego podmiotu. Dzisiaj współpracujemy z jedną osobą, być może za kilka dni z inną. Te osoby się powielają, w zasadzie duża część tej branży zna się w Lublinie całkiem nieźle, więc no tak jakby to się trochę nakłada jedna na drugie. Raport powstał na bazie badań ilościowych i, I badań jakościowe. jakościowych. Tak? Tak tak. Jest. Ile ostatecznie podmiotów Państwo przebadali? Czy z iloma osobami udało Wam się porozmawiać, mm -hmm. jeżeli chodzi o badanie jakościowe? Jeśli chodzi o badanie jakościowe, to przeprowadziliśmy cztery grupy fokusowe, które liczyły po około 10 osób w każdej z nich, więc w raporcie oczywiście znajdują się szczegółowe, więc właściwie można powiedzieć, że kilkadziesiąt osób faktycznie wypowiedziało się szeroko na temat tego subsektora na wywiadach fokusowych, wywiadach grupowych. Natomiast jeśli chodzi o badanie ilościowe, tutaj już mamy większą liczbę, tylko że wiadomo, że troszeczkę bardziej powierzchownie przebadanych jednostek. Także myślimy, że uważamy, że ze względu na takie założenia metodologiczne można uznać, że badania jak najbardziej spełniły. Wymogi. To jest ponad 160 podmiotów zbadanych ilościowo, tak. około 40 jakościowo. Natomiast zidentyfikowanych takich podmiotów, do których mo można byłoby dotrzeć w badaniu, w badaniu ilościowym to było około 1000. Mhm. Kto jest głównym odbiorcą tego sektora? Mm. To znaczy tak, patrząc na te poszczególne Grupy, podsektory. podsektory. To jest to bardzo zróżnicowane. Czyli z jednej strony możemy mieć tutaj bardzo szerokie grupy odbiorców, typu dla wydarzeń artystycznych, masową publiczność, na przykład festiwali miejskich, gdzie po kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu tysięcy osób może uczestniczyć w jakimś wydarzeniu. A z drugiej strony mamy na przykład działalność taką stricte artystyczną czy rzemiosła artystycznego, gdzie w danej chwili dla jednego odbiorcy będzie dana, dana rzecz tworzona, a cała grupa, powiedzmy, odbiorców będzie raczej relatywnie niewielka. No i też mamy te podsektory, gdzie odbiorcą ich są przedsiębiorstwa, to jest to de facto pewna działalność biznes to biznes, tak jak na przykład sektora reklamowego, czy, czy tworzącego no, jakieś, jakieś inne tutaj podobne, podobne usługi, czy czasem to będzie design, czy czasem to będzie film i wideo, to też są raczej usługi dla przedsiębiorców. Mhm. Ale Cześć. najbardziej mi chodziło o to, czy ten jak gdyby odbiorca ma taki charakter lokalny, czy te mhm. różnego rodzaju subsektory, które mhm. można znaleźć w tym przemyśle kreatywnym, czy one mają właśnie taki charakter lokalny, że tu tworzę i tu mam odbiorcę mojego, nie mojej zawsze. usługi, tak? Albo nawet, dobra. Nawet, czy... nawet powiedziałbym, że, że chyba w ogóle to nie jest tak jakby tak traktowane przez przedstawicieli tego sektora, bo oni często zaczynają tutaj, tak. Ale w momencie, kiedy ich działalność się rozwija, to trafiają na pewną barierę popytu i muszą wyjść poza ten, to miasto, poza rejon. Najbliżej, najczęściej mają do Warszawy, więc tutaj chociażby ta kwestia komunikacyjna, jak skutecznie i szybko dojechać do Warszawy naturalne, miejsce, naturalne rozszerzenie, tak? rozszerzenie po prostu rynku, gdzie potencjalnie, tak jak mówiono, mówi, mówili nam badani, no de facto każdy się zmieści pytanie, tylko na jakich warunkach. Tak? Mhm. I czy chcemy w tych warunkach pracować, czy nie chcemy w tych warunkach pracować. No i tu dodatkowo jeszcze ma, mieliśmy całkiem sporą grupę e, tych, którzy przede wszystkim dzięki wykorzystaniu technologii internetowych no w zasadzie nie czują się wcale związani z Miejsce. miejscem, tylko no funkcjonują, e, czy, pro, czy, czy coś tworzą, czy, czy, czy sprzedają, na przykład, na przykład odzież tworzoną przez siebie autorską, w zasadzie na całym świecie, potencjalnie przynajmniej. Z jakimi zagrożeniami najczęściej spotykają się twórcy tego sektora? O jakich bolączkach mówili? No może w ogóle nie mają żadnych problemów, więc, a jeżeli mają, to o jakich najczęściej wspominali? Takich problemów wynikło co najmniej kilkanaście wydaje mi się, tu chodziło przede wszystkim osobom, które się wypowiadały o, o takie problemy, jak chociażby problemy właśnie popytowe. Czyli na przykład niezdawanie sobie sprawy z wartości produktu, który tworzą. Jeśli artysta. Przez odbiorcę Dokładnie potencjalne. przez, przez potencjalnego odbiorcę, tak. Jeśli artysta wkłada w coś naprawdę bardzo dużo czasu, wysiłku, to później oczekuje pewnej ceny, która jest bardzo często nieakceptowana i negocjowana usilnie przez odbiorcę i jakby to było dla nich, to było dla nich pewnym, pewnym problemem. Ja myślę, że to był problem dość duży, bo oni bardzo emocjonalnie badani mhm. na tą kwestię reagowali. Tam mieliśmy takie wypowiedzi nawet, że na artysta to jest na samym dole tej drabiny pokarmowej i, i w zasadzie każdy na nim żeruje i chętnie by go zjadł. No a tak jakby bez niego no, cały ten proces nie zadziała, prawda? Mhm. Czy, też, czy też z drugiej strony właśnie takie opowieści, troszkę z gatunku legend miejskich, ale, ale skąd się one musiały się wziąć, mówiące o tym, że no, przedsiębiorca lubelski, no to po prostu tą przysłowiową złotówkę trzy razy obróci dookoła, tak. zanim zdecyduje się na coś wydać, a najchętniej chciałby, żeby dostać coś za darmo, żeby artysta się przy tym niejako tylko promował, działał na zasadzie wolontariatu czy, czy podobnej. No co jest zupełnie inną sytuacją niż w tych mie miejscach czy krajach bardziej rozwiniętych, gdzie tego typu sektory się docenia i w zasadzie, tak jakby stawki są, nie są negocjowane za każdym razem, tylko w zasadzie to, co zostanie zażądane, to w jakimś zakresie zostanie wypełnione finansowo. Tutaj tego nie było, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to też zwracali uwagę, szczególnie ci młodzi badani, że im jest troszkę trudno się przebić w stosunku do tego, nazwijmy to, establishmentu, który jest w mieście, tych tak? osób, które już funkcjonują lat kilkanaście. No być może z powodu różnych no Powiedziałbym czynników typu kontaktów czy networkingu. Im brakuje tego, a oni tam to mają, prawda? Więc mm -hmm. to jest już taki troszkę inny poziom, inny poziom dostępu. No i też trochę brakuje im takiego przede wszystkim myślenia w kategoriach, że warto inwestować w branżę kreatywną, że warto zrobić coś fajnie, czy począwszy od nie wiem, czy projektu opakowania, czy, czy logo, czy jakiegoś wystroju wnętrza, a nie sztampowo. Tylko po najniższym koszcie. To były takie rzeczy bardzo, bardzo wyraźne. Mhm. Ale również nasi rozmówcy bardzo często zwracali uwagę na taki problem, który, można powiedzieć, jak, związany jest z brakiem miejsca. Miejsca w Lublinie, gdzie mogliby realizować swoje pasje, swoją pracę, tak naprawdę. Właściwie w trakcie badania, oczywiście, te miejsca jakby powstały, są jakieś zalążki, są jakieś takie miejsca, które, z którymi oni wiążą nadzieję. Natomiast nie ma jeszcze jednego, jednej przestrzeni kreatywnej, w której oni mogliby działać, którą mogliby wynajmować i w której wiedzieliby, że tam będą też inni kreatywni. Również były bardzo często głosy związane z tym, że środowisko kreatywnych ludzi w Lublinie nie jest ze sobą zintegrowane na tyle, na ile oni chcieliby, żeby było. Również Również oczywiście takie problemy, które, które nazwijmy ogólnie problemami finansowymi, również oczywiście wybrzmiały w badaniu. Mm -hmm. No tutaj yy, wspominała Olga o. W tych pomysłach e, pewnego miejsca integrującego na, na zasadzie troszkę, mm, troszkę inkubatora mniej więcej czy tego inkubatora bardziej artystycznego w e, takim takiego może, może nie tyle artystycznego Kreatywnego. stricte Kreatywnego. i raczej takiego miejsca spotkania ludzi z różnych tych podbranż, e, gdzie oni mogliby nie tylko, e, nie tylko się zetknąć jedni ze sobą w jakiś sposób łączyć ale stworzyć taką strefę networkingową prawda? E, networkingową myśli... połączoną z takim miejscem do chwili Nowej, nazwijmy to pracy, czy wynajęcia mm -hmm. pewnych przestrzeni na rzeczy, które się dzieją dzień, dwa, trzy czy tydzień, bo, bo wszyscy mówili, że tego że czegoś takiego nie ma. I zorganizowanie, na przykład na jakąś sesję fotograficzną e, miejsca, które przekracza rozmiary normalnego, klasycznego studia, podobno graniczy z cudem, e, zrobienie jakiejś e, powiedzmy. Czy to spotkania z klientami, gdzie da się na kilkuset metrach postawić na przykład jakieś swoje własne produkty, też jest czymś dość dziwnym dla wielu i trudno znaleźć. Tak samo też dowiedzenie się, że na przykład są wykonawcy, Faktycznie tych ich czy rzeczy, które mają wytworzyć, na przykład szwalnie, które mogą zrealizować zlecenia, to też jest jakaś nowość i, yy, i wiedza, która jest z gatunku tajemnych, bo ci, którzy wchodzą szczególnie do tej branży yy, i nie wszystko wiedzą, tak jakby nie mają skąd tej wiedzy pozyskać. To tylko na poziomie osobistych kontaktów się dzieje. Nie ma jakiegoś yy, systemowego układu, który by mógł. Pokazywać, że coś jest, promować, łączyć, na zasadzie takiego trochę brokeringu, być może nawet. Mhm. Jako, że czas jest nieubłagany i, i kończy, i nam się tutaj zbliża koniec, ostatnie pytanie. Czy Lublin jest dobrym miejscem na rozwój takiego sektora? Lublin jest bardzo dobrym miejscem. Właściwie przypominam sobie z badania takie zdanie, że Lublin jest świetnym miejscem, ale na start. Później zaczynają się schody. Później właśnie jest ta bariera popytowa, o której już wcześniej mówiliśmy. Jednak musimy tutaj zaznaczyć, i to jasno w raporcie wybrzmiewa, że Lublin zdecydowanie posiada potencjał kreatywny i powinien rozwijać to, co posiada. Lublin powinien podjąć, Działania wspierające sektor kreatywny, ponieważ on naprawdę posiada siłę, którą możemy wykorzystać. I to jest jedno, a drugie to jest to, że ci ludzie są generalnie związani z miastem i nie chcą stąd wyjeżdżać. To jest też bardzo ważna tak. rzecz, stąd potrzeba pewnej pomocy, a z tak jakby trzecia, trzeci punkt widzenia, to jest ta wirtualizacja pewnych procesów, która również branżę kreatywną e, w jakiś sposób dotyczy jej e, i wielu z tych młodych ludzi po prostu nie widzi potrzeby zmiany miejsca zamieszkania, żeby robić lepiej, czy w szerszym zakresie to, co robią. Tylko właśnie trzeba stworzyć pewne, e, pewne warunki, żeby jak najpóźniej lub w ogóle tej bariery nie, nie dostrzegali, która jest, bo tak jak, mówi, tak jak powiedziała koleżanka e, do startu wszyscy mówią, że jest świetnie. Natomiast, tak jakby dalej, no niektórzy nie wytrzymują, bo brakuje tego poziomu troszeczkę wyżej Czyli do rozwoju. Liczmy na to, że znajdą się osoby, głównie tutaj myślę o Urzędzie Miasta i innych instytucjach, które pomyślą o tym, żeby stworzyć odpowiednie warunki dla osób chcących funkcjonować w ramach tego sektora. Takich, którzy chcą zostać w naszym mieście. No właśnie, po, po nas kolejną, no można powiedzieć, pałeczkę przejął drugi zespół, który tymi mm. finansowymi rzeczami się będzie zajmował miejmy nadzieję, że wykorzystają to, co my zrobiliśmy i zaproponują te rozwiązania, które pomogą branży, bo warto. Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy serdecznie.